Dzień dobry, dzień dobry. Drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku programu Akcja Inspiracja. Program ma na celu opowiedzieć Wam o niezwykłych osobach, które w okresie pandemii wcale nie próżnują i nie załamują rąk, ale tworzą wspaniałe projekty. I zanim zaczniemy, chciałabym Wam coś zdradzić. Nie wiem, czy wiecie, ale moją ogromną miłością są podróże. Uwielbiam podróżować i zbierać ciekawostki o innych krajach. Mam jedno marzenie podróżnicze. Zwiedzić wszystkie kraje świata. To jest moje największe marzenie i do niego dążę. Dlatego nie mogę się już doczekać, aby porozmawiać z naszym dzisiejszym gościem. Dlaczego? O tym już za chwilkę się to wszystko wyjaśni. A tymczasem, moi kochani, naszym dzisiejszym gościem jest Ela Sikorska z Krainy Zabaw. Cześć, Elu! Здравствуйте! Bonjour! Good morning! Buenos dias! Witajcie serdecznie! Zapraszam Was do mojej krainy zabaw. Na początek powiedz nam, czym się zajmujesz w okresie tak zwanej normalności? Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego. W tej chwili prowadzę grupę 6-7-latki. W moim zawodzie ważne jest też, żeby być kreatywną osobą, dlatego robimy różnego rodzaju projekty, między innymi projekt KMO, eksperymenty z Centrum Nauki Kopernik, a także innowacje, gdzie zapraszam rodziców, którzy wykonują ciekawe zawody. Dzieci uczą się o preorientacji zawodowej, kim mogą być w przyszłości, ale też zapraszamy gości, na przykład z różnych krajów, i wtedy dzieci uczą się, na przykład jakie są zabawy w danym kraju. Dużo takich ciekawych informacji pozyskuję. Oprócz tego, dodatkowo jestem animatorem. Prowadzę animację Kraina Zabaw, Elżbieta Sikorska. Na moim fanpage'u możecie zobaczyć moje działania. Przed pandemią prowadziłam różnego rodzaju animacje na urodzinach, na chrzcinach, komuniach czy weselach. Jednak sytuacja w tej chwili wymaga tego, abyśmy zostali w domu. Dlatego zaczęłam szukać jakiejś. A teraz jestem bardzo podekscytowana, ponieważ właśnie zadam Ci to pytanie. Opowiedz nam o projekcie, który realizujesz z tak ogromnym powodzeniem. Stworzyłam projekt Podróże Małe i Duże i każdego tygodnia dzieci uczą się nowego kraju. Poznają zwroty w danym języku, uczą się gotować potrawy charakterystyczne dla danego kraju, robią zabawkę z danego kraju. Uczą się tańczyć, na przykład belgijski, tarantelli, kankana, poloneza, kujafiaka. Oprócz tego wzmacniają swoją koordynację wzrokowo-ruchową poprzez żonglowanie. W naszej ofercie również jest żonglowanie. Projekt jest skierowany tak naprawdę dla dzieci od trzeciego, czwartego roku życia do dziesiątego roku życia. Dzieci mogą wybrać sobie na przykład jedno zajęcie, mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach. To tak naprawdę zależy od możliwości dziecka. No, zdajemy sobie też sprawę z tego, że dzieci w tej chwili mają dalej nauczanie zdalne. Dlatego też nasze działania, nasze zajęcia online prowadzone są popołudniami, przeważnie od godziny 15. Tak, program jest wspaniały. Wiem, co mówię, ponieważ ja Elę zauważyłam na Instagramie, kiedy właśnie wrzuciła w swoje relacje, że prowadzi taki projekt. Napisałam do niej i ona zaprosiła mnie gościnnie na jedno ze spotkań. I muszę Wam powiedzieć, że jest po prostu coś wspaniałego. Akurat tańczyłam piosenkę jakąś włoską, i jeszcze uczyłam się żonglowania. Tak, nie jest to proste, ale się nie poddaję i wierzę, że pewnego dnia mi się uda. Także naprawdę gratuluję. Ale Elu, nie jesteś w tym programie sama. Towarzyszą Ci również inne dziewczyny. Opowiesz nam o nich troszeczkę? Projekt współtworzył ze mną bardzo kreatywne dziewczyny. Asia Łokę jest drużynową harcerstwa, a właśnie prowadzi ona zajęcia kulinarne.
Kamila Wikińska jest tancerką Częstochowskiego Teatru i Gabrysia Zarzecka, która prowadzi zajęcia z żonglowania, kuglarstwa, a także posiada swoją grupę na Facebooku i prowadzi zajęcia dla osób dorosłych, właśnie z żonglowania. Wszyscy tworzą wspaniały team, uzupełniamy się wzajemnie, ale każda jest dobra w swoim fachu, w tym, czym się najlepiej widzi. Opowiedz nam teraz, jakiego rodzaju zajęcia czekają na dzieci właśnie w Twoim programie? Odwiedziliśmy już różne kraje europejskie. Dotychczas byliśmy w Belgii, w Polsce, zostaliśmy w Polsce, a także we Włoszech. W Belgii dzieci robiły lody, robiły czekoladowe, robiły frytki. Tworzyliśmy zabawkę Smurfa, uczyły się Belgii. We Włoszech dzieci uczyły się tańca tarantelli, oczywiście zrobiły pizzę, a także te Pinokia. Użyły biżuterię z makaronów. W Polsce uczyliśmy się tańcy, kujawiaka, poloneza. Robiliśmy morze w słoiku. Robiliśmy też kopytka. Także bardzo dużo kreatywnych, aktywnych działań tworzymy. Dwa pierwsze zajęcia są zupełnie bezpłatne. Rodzic może wybrać, na jakie zajęcia chce posłać swoje dziecko, może przedyskutować wcześniej z dzieckiem, na jakie chce iść. A kolejne, ze względu na obecną sytuację, obniżyliśmy zupełnie cenę, tak żeby mógł każdy z nich skorzystać. Stworzyłam również grupę zamkniętą Kraina Kreatywności, gdzie inspiruję tam, wrzucam różnego rodzaju ciekawe zabawy, zajęcia dla dzieci, tańce, a także co poniedziałki i środy czytam bajki, baśnie, legendy. Tam zajęcia odbywają się bezpłatnie. Jednym słowem, zabierasz dzieci w podróż po Europie bez wychodzenia z domu. A teraz pora na moje ulubione pytanie. Zawsze mnie zastanawia, ale także fascynuje w gościach programu Akcja Inspiracja i oczywiście w innych osobach, do których nie dotarłam. Dlaczego część osób załamuje ręce, a część wręcz przeciwnie, rozgląda się za możliwościami, pomimo trudnej sytuacji tworzy nowe, fantastyczne projekty? I teraz pytanie do Ciebie, Elu. Skąd taki pomysł i skąd inspiracja do działania? Pomysł powstał tak naprawdę spontanicznie. Chciałam stworzyć taki projekt, gdzie dzieci mogłyby się czegoś nauczyć. Coś takiego innowacyjnego, co mogłoby pomóc też dzieciom później w szkole czy w przedszkolu, czego mogłyby doświadczyć, ale też co nie byłoby statyczne, tak? Żeby dzieci miały dużo ruchu, dużo aktywności, na tym nam zależało. Coś, co będą mogły badać, eksperymentować, odkrywać. Pomysł na stworzenie projektu to również rozwinięcie innowacji. Ale tak naprawdę taką największą inspiracją i też motywacją była książka właśnie Twoja, Martynko, Poznaj Europę przez zabawę. Z książką spotkałam się już jakiś czas temu. Książkę bardzo rekomenduję, bo zawiera 250 zabaw z różnych krajów dla dzieci. Odwiedzamy 10 krajów europejskich, poznajemy historię, kulturę danego kraju. Także na pewno dużą inspiracją była dla mnie Twoja książka. Oprócz tego zrobiłam też ankietę w różnych grupach z zapytaniem, czy taki projekt miałby sens i czy sprawiłby się. Ku mojemu zaskoczeniu odezwały się osoby również z zagranicy. Na przykład odezwały się do mnie mamy z Niemiec, które z chęcią puściłyby właśnie na takie zajęcia swoje dzieci. Bardzo przyjemny kontakt powstał przez Facebooka, a tak fajnie się w tej chwili rozwija. Mam dużą motywację do działania, chcemy naprawdę fajnie zrobić ten projekt, chcemy naprawdę wartościowe rzeczy dzieciom przekazać i
Nie tylko, żeby patrzyły się w telewizor i wykonywały zadania w komputerze, ale właśnie, żeby cały czas praktycznie pracowały, praktycznie działały. Wow, to jest naprawdę niesamowite. Dziękuję Ci bardzo, Elu. Muszę Wam powiedzieć, drodzy widzowie, że ja Elę odkryłam na Instagramie, kiedy wrzucała w relację właśnie informacje o swoim projekcie i się po prostu tym zachwyciłam, że ktoś wpadł na taki pomysł, aby zabrać dzieci w podróż online. Naprawdę moje ogromne gratulacje, a dla mnie to jest oczywiście ogromny zaszczyt i powód do dumy, że stałam się dla kogoś inspiracją. Bardzo Ci za to dziękuję. Powiedz nam, Elu, o swoich planach na przyszłość. Co się wydarzy, kiedy wszystko wróci do normalności? Jeżeli chodzi o dalszy rozwój, wszystko zależy od tego, ilu będzie mieć klientów i jakie będzie zapotrzebowanie, chociaż wierzę, że będzie duże po ostatnich mailach, po ostatnich zapytaniach. Czuję, że to jest coś dobrego, ciekawego i pomocnego dla innych. Rozwijamy dalej nasze działania. Tworzymy filmiki, wszystkie działania, które miały miejsce już wcześniej. Chcieliśmy też nagrać po prostu dla dzieci, które nie miały możliwości skorzystania z naszych zajęć, a chciałyby w odpowiednim dla siebie czasie móc skorzystać, móc przetestować nasze zajęcia, móc bawić się razem z nami i doświadczać, mam nadzieję, ciekawych wrażeń. Także z każdych zajęć chcemy zrobić filmik, oddzielny filmik. Będzie można nabyć filmik na przykład tylko z tańca, tylko z żonglowania, tylko z eksperymentów, a będzie można nabyć taki filmik, który jest konkretnie przypisany do danego kraju i wtedy na przykład w pakiecie mamy zarówno taniec, jak i eksperymenty, gotowanie, DIY. A jako niespodziankę, to jeszcze Wam powiem, tworzymy boksy. To będą takie pudełka, w których znajdą rodzice, no i oczywiście dzieci, wszystkie potrzebne materiały do wykonania danego eksperymentu czy danej zabawki z innego kraju, gdzie nie trzeba będzie biegać po sklepach w poszukiwaniu danego produktu czy danego przedmiotu, a wszystko będzie już spakowane dla nas. Mam nadzieję, że dzięki temu więcej osób dowie się o naszym pomyśle, o naszym projekcie. Elu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że podzieliłaś się z nami tak ogromną dawką inspiracji. Myślę, że tutaj już w głowach naszych widzów narodziły się nowe, fantastyczne pomysły. Trzymam mocno za Ciebie kciuki, aby wszystkie Twoje projekty odnosiły wspaniałe sukcesy. Do zobaczenia na naszych zajęciach online, czy też w naszych filmikach. Trzymajcie się ciepło. Pa! Kochani, to była Ela Sikorska z Krainy Zabaw. I to był jednocześnie nasz ostatni gość w programie Akcja Inspiracja. Będzie jeszcze jeden odcinek, w którym podsumujemy sobie cały program, powiemy, o czym nam dziewczyny opowiadały, jakimi wspaniałymi pomysłami się z nami podzieliły. Kochani, to była Ela Sikorska z Krainy Zabaw. To był jednocześnie ostatni gość w programie Akcja Inspiracja. W następnym odcinku zrobimy sobie podsumowanie. Opowiem o tym, jak w kolejnych odcinkach dziewczyny inspirowały nas do działania i jakimi pomysłami się z nami dzieliły. Także nie przegapcie kolejnego odcinka, będzie on bardzo ważny. I pora na pracę domową. Dzisiaj będzie troszeczkę inna. Oczywiście w temacie podróży. Moi drodzy, udajmy się teraz do krainy marzeń. I napiszcie mi proszę w komentarzu, kiedy już otworzą granice i wszystko wróci do normalności, jaki pierwszy kraj chcecie odwiedzić? Co jest na górze Waszej listy? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, chętnie poczytam, a ja Wam zdradzę, że moim krajem, o którym marzę i już mam plan na zwiedzanie, tylko po prostu mnie wypuśćcie, to jest Holandia. A u Was jak jest? Podzielcie się swoimi marzeniami. Ja Wam oczywiście życzę wszystkiego najlepszego i spełnienia marzeń. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.